Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom, czyli dzieciom, przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. No dziś 86% ludzi na świecie, którzy służą Bogu na pełen etat jako pastorzy, ewangeliści, misjonarze i tym podobni, to osoby, które nowo narodziły się przed 15 rokiem życia. Dziś 10% ludzi na świecie, którzy służą Bogu na pełen etat jako pastorzy, ewangeliści, misjonarze i tym podobni, to osoby, które nowo narodziły się między 15 a 30 rokiem życia. W końcu dziś 4% ludzi na świecie, którzy służą Bogu na pełen etat jako ewangeliści, pastorzy, misjonarze i tym podobni, to osoby, które nowo narodziły się po 30 rokiem życia. No myślę, że sprawdza się tutaj takie powiedzenie: czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci. I Biblia mówi to samo troszkę innymi słowami. Wychowuj dziecko drogą, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. No, głośmy słowo naszym dzieciom w domu, jak i w kościele. Módlmy się o nie, jak i z nimi. Już we wczesnych latach prowadźmy ich do chrztu Duchem Świętym. Kładźmy na nie ręce, by zaczęły modlić się innymi językami. I wiesz co? Bóg zachowa je od złego. Dokładnie. On będzie też czuwał, aby jego zamiary i plany i powołanie zrealizowało się w ich życiu. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.